Dzisiaj jesteśmy w miejscu niezwykłym, w miejscowości Gać. Wioska leży w okolicach Zabrodzia i Wyszkowa, jest zatopiona wśród Puszczy Kamienieckiej. Dlaczego dzisiaj tutaj jesteśmy? Otóż jako społeczność katolików czekamy w tym roku na beatyfikację sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. A Gać, właśnie to miejsce, to ojcowizna Stefana Wyszyńskiego. Tutaj mieszkali jego dziadkowie, Piotr i Katarzyna. Tutaj w 1876 roku przyszedł na świat Stanisław, ojciec przyszłego kardynała. Młody chłopiec od dziecka wykazywał skłonności do nauki, do śpiewu, szczególnie śpiewu religijnego. I oto wśród jego nauczycieli znalazł się organista kamieńczykowski. Kamieńczyk to była wówczas najbliższa parafia. Młody Stanisław wyuczył się na organistę i takie życie prowadził. Po ślubie z Julianną z domu Karp założył rodzinę. Mieszkali w wielu miejscach, tam gdzie Stanisław był organistą. Ich syn Stefan urodził się w 1901 roku w Zuzeli. Dziadkowie prymasa mieszkali tutaj do swojej śmierci. Dziadek zmarł w 1902 roku. Babcia zmarła w 1940 roku. Wieś została spalona w 1944 roku przez Niemców i wtedy ten dom, w którym urodził się ojciec prymasa i w którym młody prymas, będąc jeszcze zwyczajnym księdzem, przyjeżdżał w odwiedziny do babci, został spalony. Dziś Gać należy do sołectwa Podgać i należy do parafii Kiciny. W domu za moimi plecami przyszła na świat w 1877 roku Julianna Karp, matka przyszłego prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Jesteśmy w Fideście. Nie odjechaliśmy daleko od miejscowości Gać. Ten dom, drewniany dom za moimi plecami, dom dziadków prymasa ze strony matki, został przeniesiony z tak zwanego Starego Fidestu tutaj. I do dzisiaj w tym miejscu mieszkają potomkowie rodziny Karpiowie. Dziadkowie prymasa nazywali się Adam i Aniela. Tymczasem wyruszamy już za chwilę na poszukiwania miejsca, w którym pierwotnie stał ten dom. Szanowni Państwo, ten dom rodziny Karpiów, drewniany stary dom, w którym urodziła się matka prymasa, został przeniesiony z tego miejsca. Krzyż z 1986 roku postawiła rodzina Karpiów i oni dbają o to miejsce. Prawdopodobnie już jesienią stanie tutaj kamień upamiętniający rodzinę matki prymasa. To stąd, z okolic Zabrodzia, Wyszkowa, z Puszczy Kamienieckiej pochodzili rodzice prymasa. My tymczasem zmierzamy do Kamieńczyka, tam gdzie pochowani są jego dziadkowie.
Szanowni Państwo, jesteśmy w Kamieńczyku. Ongiś zwanym Kamieńcem Mazowieckim. Długo by opowiadać o tym miejscu, bo i historia bardzo długa, sięgająca średniowiecza i wspaniała. Było to miejsce niezwykle bogate. Kamieniec był siedzibą kasztelanii, powiatu, przez całe średniowiecze, aż do rozbiorów Rzeczpospolitej. Taki szczytowy okres w historii miejscowości to XVI wiek. Później Kamieniec podupadał, a dzisiaj jest Kamieńczykiem. Całkiem piękną miejscowością turystyczną położoną nad Bugiem. A my teraz jesteśmy na cmentarzu kamieńczykowskim. Tutaj spoczywają szczątki dziadków prymasa tysiąclecia, dziadków Stefana Wyszyńskiego, Piotra i Katarzyny. Odnowienie tego nagrobka, jak mówi napis, zawdzięczamy rodzinie księdza prymasa, która uczyniła to w 2014 roku. Zaraz idę zobaczyć inne nagrobki, idę zwiedzić nekropolię, ale zanim to nastąpi, na koniec chciałem polecić Państwu tę książkę. Niezwykły album, przewodnik po Zabrodziu i okolicach. Kronika z Zabrodu, czyli monografia Zabrodzia i okolic. Wydało ją Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie, Bractwo Zabrodzkie. Polecam Państwu ten album. Do zobaczenia.